Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Prosto od Bogdana Kostorza, tutaj z Myślenic, udaliśmy się do znanego nam tutaj w Polsce kolegi Krystiana Kalera, który mieszka, lotuje tutaj w Katowicach przy ulicy Zamkowej. O sukcesy to się mogę pytać, na pewno będą pewnie takie same jak w latach poprzednich, bo to są sukcesy znaczące i na skalę Polski, i na skalę też Europy, bo i gołębie kolegi Krystiana i reprezentowały nasz kraj na olimpiadach, ale my tutaj przy okazji się jak przechodząc to się dowiemy więcej, po prostu rozmawiając o tym, jak to w tym roku się sezon tutaj układał u kolegi Krystiana. Proszę bardzo. No, sezon, przepraszam, sezon podobny jak i poprzednie sezony. No, znowu zdobyłem tam mistrzostwo oddziału w mistrzostwie okręgu. Jestem drugim wicemistrzem w Generalnym Mistrzostwie Polski. W strefie też drugim wicemistrzem. Drugim wicemistrzem, jeżeli chodzi o intermistrzostwo. Pierwsze miejsce w kategorii C, no i we wszystkich innych kategoriach bardzo wysoko. Z tym, że rzutuję, wynik byłby na pewno o wiele lepszy, tylko rzutuję to na to, że spadek ilości hodowców oddzielę i po prostu gołębie mogą tylko przylatować pierwsze, a koeficjent jest o wiele niższy, jak przy jeszcze raz takiej ilości hodowców. Mi się wydaje, że wszystko idzie w tej chwili w dobrym kierunku, bo będziemy się łączyli z Katowicami, z oddziałem Katowice 1 i wtedy nas będzie hodowców na pewno 100% więcej, czyli gdzieś około 120, a nie 60 czy 55. No i ten koeficjent będzie na pewno wyższy. No, dwie samiczki. Ta samiczka, która była w ubiegłym roku, znaczy w tym roku w styczniu na Spartakiecie, trzecią samiczką w Europie, ma bardzo zbliżony wynik też w kategorii C. W tym roku jest bardzo dobra samica w kategorii H. No i wyniki są no, bardzo dobre. Miałem takie loty, a właśnie mówię o te, jeżeli chodzi o te koeficjenty, no miałem takie loty, że losu około 600 km w pierwszej dziesiątce, czy w pierwszej 11 gołębi, to gołębie przylatują pojedynczo, bo jak przylecą w grupie i się posiadają, to wiadomo, zabrały się wszystkie razem. Gołębie przylatują pojedynczo, a w pierwszej 11 gołębi w oddzielu jest 10 moich. Także w drugim lotu w pierwszych 10 jest 9 moich. Także, a koeficjenty, tak jak mówię, no, spadają na łeb, na szyję, gołębie się wybijają same w sobie, no i ja myślę, że inaczej, 56 raz z kolei zdobyłem mistrzostwo oddziału i to dosyć wyraźną przewagą, no a to jest taki na własnym podwórku, także mi się wydaje, że najbardziej porównalne wyniki, jeżeli chodzi o mistrzostwa, to jest oddział. Oddział. A tutaj się stało tak, że odeszła wam jakaś sekcja kodowców, że tak się zmalała ilość, nie? Nie, po prostu to tak z roku na rok, ale... No przede wszystkim wiemy, że jeżeli chodzi o społeczeństwo i o hodowców, no z tym się starzają. Nie mamy na rybku, młodzi ludzie więcej w komputerach, telefonach siedzą, a no, jest to dosyć, sami wiemy, ci, którzy lotują gołębiami, jest to drogi sport i karmy, drogie witaminy, wszystkie inne środki i obrączki i tak dalej. Jest to drogi sport. No, dla młodego człowieka, jak nie ma wsparcia, to raczej nie zaczynają tym. No, a przede wszystkim ci, którzy już się tym dłuższy czas bawią, to ten materiał jest lepszy i ci młodzi się zniechęcają do lotowania po krótkim czasie, dlatego że te wyniki... Nie przychodzą sukcesy, bo to jednak jest to lata pracy. Tutaj kolega Krystian ma tutaj następcę. Też ciężko chyba raczej. Też nie, właśnie, że też mam syna. Ale nie interesuje się chyba. Nie interesował, mam trzech wnuków i to też już chłopaki, tak, bo dwóch jest po 16 lat i jeden jest 14, który w tym wieku się bardzo byłem zaangażowany, jeżeli chodzi o hodowlę gołębi, czy w ogóle gołębie.
A oni po prostu, był taki moment, jak byli młodsi, to jak najbardziej, a w tej chwili im to przeszło, nie? No tak, no jak są nastolatkami, to się czym innym zajmują, tak jak kolega Krystian mówił, komputery, smartfony, tego typu. Tak, komputery, smartfony. To tak nie chcą nawet dziadkowi pomagać. Koleżeństwo im i tak dalej, nie? A jak sezon teraz, były jakieś u was takie katastrofalne loty, jak w tym roku to wyglądało? Ja myślę tak, że raczej katastrofalnego lotu nie było. No, może żeśmy go ominęli, bo mieliśmy lecieć lot 760 km i to była ostatnia niedziela właśnie w lipcu i okręg zrezygnował. Przy okazji z rezygnacji okręgu z lotu okręgowego zrezygnowały oddziały i nie lecieliśmy tego. No i te oddziały i okręgi, które poleciały, to raczej można powiedzieć, że był to niełatwy. Niełatwy. Niełatwy lot. I się tak straciło się gołębi właśnie. Mnie z kolei troszeczkę to taki niedosyt, bo ja tam miałem przygotowane 10 takich samych, że bo właśnie brakuje mi konkursu do mistrzostwa okręgu i ja bym był tam tą siódemkę zrobił, albo przypuszczam, że no to nie ma co w tej chwili gdybać, ale przypuszczam, że były wybrane te wszystkie samice takie na 100%, bym zrobił siódemkę, to mógłbym być jeszcze raz z kolei nawet mistrzem okręgu. A loty gołębi młodych jak były? Bo z tego co byliśmy, to mówił na Iwona Kostosz, zdaje się, w oddziale i tutaj lata z kolegą, tak, prawda? Tak, no jest to powiem tylko wicemistrza. Mi się wydaje, że z tym, że tak właśnie druga połowa latały dobrze gołębie, tylko druga połowa gołębie lotów jakby już coś tam złapały w tej kabinie i po prostu nie były w takiej kondycji. Były takie loty, że tam wkładałem 105 gołębi, to były 86 konkursów, no to mi się wydaje, przekraczałem ponad 80%, no i naprawdę jestem zadowolony z lotu młodych. Tutaj, kiedy nagrywamy filmy, z reguły to robimy to w tym domku, tam gdzie się odbywa ta siedziba tego sportu gołębiarskiego, takiego tam możemy spotkać i hodowców, którzy przychodzą i tutaj odwiedzać, kolegę Krystiana rozmawiać, ale tam dużo też widzieliśmy i karmy, i preparaty, które kolega używał, czy to jest coś nowego niż te, co w latach poprzednich było, bo tam widziałem dużo primy było bardzo produktów, karmy też w dalszym ciągu primy to używane? Więc jeżeli chodzi o karmy prima, no i suplementy również. Karmę prima na 100% lotuje karmą prima, z tym, że w tym roku próbowałem na produktach Hibili i produkty właśnie produkowane z ziół. To jest taka bardzo potężna firma. Jak się nazywa jeszcze raz? Hibil. To jest z jakiego państwa? To jest niemiecka firma. Niemiecka. Bardzo potężna firma, to nie jest firma od strzelby, bo ja na tych produktach już lotowałem, zanim poznałem Andrzeja Kładzika, poznałem 40 lat temu w zarządzie głównym, ale później nie mieliśmy takiego kontaktu, żeby to już lotowałem na Hibili i bardzo, bardzo się sprawdzało. No a do tych leciałem w tym roku już właśnie na Hibili, bo tam kolega Zynek będzie miał przedstawicielstwo i będą te produkty w Sosnowcu na stoisku. Na stoisku będzie duże, ja tam będę też na stoisku. Marcin Bochenek, to też wiemy, że jest jeden z czołowych hodowców w ogóle w okręgu Katowice i w Polsce. No i będziemy tam na tym stoisku. I no ja myślę, że te produktów raczej nie rezygnuję, bo nie wszystkie Andrzeja Gładzika, bo to są naprawdę dobre produkty. I tylko, że teraz chcemy właśnie tamte, gama ich nie będzie taka duża, bo tych produktów będzie 5, już są foldery porobione i 5, ale to wszystko na bazie ziół. Mhm. To jest tam te herbaty, oregano i takie, wszystko na bazie ziół. Na bazie ziół. No rozumiem. A te karmy, które kolega ma z firmy Prima tutaj na Śląsku, jest łatwo zdobyć? Czy ja myślę, sklepy, czy to po prostu Andrzej przysyła jakąś paletę specjalną? Ja myślę, że no Andrzej, ja proszę ale Andrzeja, żeby to nie tam worek 2-3, bo ja dla siebie mam gołębi dużo, potrzebuję więcej, a jeszcze przy okazji nie będę wymieniał nazwisk, mam kilku takich zaprzyjaźnionych, mocno zaprzyjaźnionych, poważnych bardzo ludzi. I oni też całą. Czyli po prostu zbiorowo zamówienie robicie. Tak, całą tą biorę zbiorowo, tak tu kolega Krzysiek mówi,
i oni latają też już od paru lat na tej 100% na tej karmie. I no, mogę powiedzieć, że doktor Jacek Kocoty był w ubiegłym roku mistrzem okręgu, a No, no ale i tutaj mistrzem Polski też był w kategorii B chyba, tak, wicemistrzem i w chyba. maratonie No. pierwszego Gołębia i w ogóle. No i lotuje właśnie na tej, bo ja go zaopatruję w tą karmę, bo jesteśmy przyjaciółmi. I także myślę, że no, może te karmy, ja myślę, że porównanie karmy, ja jakbym tam wziął inną, nieraz specjalnie ktoś tam przywiózł worek 2-3, to bo ja nie chcę więcej i otworzę worek tej karmy i tej, bo to one są nieporównalne, te karmy. To są karmy. Ach się błyszczą, nie, że są nabłyszczane, tylko że one Olejone czy błyszczą coś? olejone, czy tam ja nie podejrzewam innych, ale to są naprawdę sprawdzone karmy, no i przede wszystkim są odgrzybiane i tak dalej. Może te karmy faktycznie są troszeczkę droższe, ale Za jakość jest. tam jest jakość i Trzeba tam jest zapłacić. ziarno, to nie, że na pewno, że ziarno mają za granicą. Bo ja jestem bardzo blisko i często w kontakcie z Andrzejem Gładzikiem. To są karmy sprowadzane z zagranicy, to są karmy, Te komponenty, zioła. komponenty, zioła Przepraszam, i są te to ziarna. ziarna. To są po prostu naprawdę sprawdzone firmy, z którymi pracuję już 3 lata, nie? Rozumiem. A teraz, jeżeli chodzi o gołębie, czy coś nowego się trafiło w hodowli koledze? Jakieś No, nabytki dla ostatnich coś tam wystrzeliło, bo wiemy, że kolega miał i horstafelskie gołębie, i były gołębie No, z innych blisko hodowców, też od Andrzeja Horsta. Gładzika, notabene były też drużyna młodych, chyba raz nawet. No, teraz też mam kilka gołębi właśnie, nawet też już wcześniej sprowadziłem Pitmana. Pitmana gołębie i nawet ostatnio, w ubiegłym roku mi się udało dostać samczyka oryginalnego po bracie Hulikana, także. I te gołębie się też bardzo sprawdzają. Andrzeja gołębie również, bo to Andrzeja gołębie z kolei są takie 100% gołębie z kolegi Drapy. I to też są gołębie z górnej półki. I te gołębie u mnie naprawdę też, jak miałem 20 i to w tym roku jeszcze miałem nawet 6 gołębi u siebie w drużynie, co w 50 i naprawdę robią swoją robotę. Czyli kończąc naszą tutaj wizytę, gratulujemy kolejnego udanego sezonu, życzymy w przyszłości również sukcesów. No i myślę, że się spotkamy i tutaj na wystawie ogólnopolskiej, i później na olimpiadzie, bo Zapraszam. kolega na pewno często tam jest zawsze gościem tam. Ale na stoisko kolegi Zenka, tak, firmy, i tam będzie. Marka Zenka i to będzie przedstawicielstwo właśnie firmy niemieckiej To jest ziołami. Hibila Hibila. i ja myślę, że to wejdzie u nas na pewno Będzie wejdzie miało obok życia, to zainteresowanie. będzie miało zainteresowanie i wejdzie w życie i w krew hodowcom, bo są to dobre środki. Także dziękujemy bardzo i zapraszamy wszystkich do Dziękuję, spotkania się z kolegą dziękuję. Krystianem na i wystawie, i Zapraszam na na olimpiadzie. ogólnopolską wystawę, a później na Olimpia. olimpiadę. Dziękujemy, do Dziękuję zobaczenia. bardzo. Dobry lot. Dobry lot.